Sponsorem programu jest firma Bonimed, producent aerozolu doustnego Anginbon na ból gardła i chrypkę. Dzień dobry Państwu, witam Państwa w kolejnej audycji Pisze Baba do Zielarza. Dzisiaj pytanie o olejki eteryczne. Olejki eteryczne to znakomity sposób na profilaktykę chorób infekcyjnych, dlatego że nie musimy pamiętać o ich częstym stosowaniu. Po prostu wystarczy nakropić te olejki na, nie wiem, jakieś naczynie, które jest na kaloryferze, bądź też podpalić kominek aromaterapeutyczny i te olejki się unoszą w powietrzu, więc jest to bardzo wygodny sposób stosowania produktów i bardzo skuteczny, bo olejki eteryczne w swojej większości mają działanie przeciwbakteryjne, przeciwdrobnoustrojowe. Proszę Państwa, dlatego, że olejki eteryczne mają w miarę podobny skład w pewnych zakresach substancji czynnych, które się w nich znajdują. Na przykład takie substancje czynne jak tymol, eugenol, karwakrol, aldehyd cynamonowy, to są substancje, które występują w dużej ilości olejków eterycznych w różnych proporcjach, zatem one inaczej pachną, oczywiście są to też inne składniki. I one gwarantują nam to właśnie przeciwdrobnoustrojowe działanie. Olejki eteryczne można stosować w różny sposób. Jak już wspomniałem, w tym kominku aromaterapeutycznym można dawać w postaci kąpieli, można też podawać na skórę, ale w żadnym wypadku nie stężone olejki. Jeżeli stosujemy olejki na skórę, to na łyżkę stołową, 10 ml tego oleju bazowego, czy to z pestek winogron, czy migdałowego, wkrapiamy 3 do 5 kropli tegoż olejku stężonego, mieszamy i dopiero taką formę można podać. Nie wolno stosować go bezpośrednio, bo to jest substancja silnie drażniąca. Zresztą generalnie część osób jest na olejki uczulona i dlatego też trzeba uważać, na przykład stosując olejki eteryczne na skórę, czy ktoś jest na to uczulony. Więc gdy chcemy tak zadziałać, wpierw należałoby na wewnętrznej stronie przedramienia posmarować 10 cm kwadratowych skóry i sprawdzić, czy nie następuje jakiś odczyn czerwony, zaczerwienienie tej skóry, bo to by nam eliminowało w terapii te olejki. To olejki eteryczne można stosować poza właśnie takim działaniem z kominka, czy też z kąpieli, czy z masażu, także doustnie. Ale uwaga, wtedy należy je bardzo dobrze rozcieńczyć. Raczej powinny być to produkty farmaceutyczne, które mają gotowe do zadziałania, dlatego że tu one w dużej stężeniu mogą działać drażniąco. I tutaj stosuje się między innymi takie olejki jak olejek anyżowy, drzewa herbacianego, eukaliptusowy, tymiankowy, szławiowy, melisowy, goździkowy, cynamonowy. W takiej sytuacji na przykład my w Centrum Ziołolecznictwa mieszamy je z propolisem, ekstraktem propolisowym i ekstraktem z oczaru wielbłądzkiego, dlatego że takie połączenie może zadziałać, ma działanie nie tylko przeciwdrobnoustrojowe, ale też bardzo silnie gojące. I to jest na przykład na afty, na bóle gardła, na zaczynającą się infekcję. Jak ktoś ma początek infekcji, to połączenie tego typu zestawu może spowodować, że ona się nie rozwinie. To jest taki na pierwszy strzał. Co godzinę jedna doza na błonę śluzową gardła i może się nam sytuacja zamknąć w ciągu kilku godzin. A zważywszy na to, że nie wszystkie olejki ładnie pachną, dlatego jeżeli stosujemy coś do kominka aromaterapeutycznego, to my stosujemy taką mieszankę, w skład której wchodzi olejek eukaliptusowy, lawendowy, miętowy, cynamonowy, goździkowy, geraniowy oraz cytrynowy. I to nie tylko, że działa terapeutycznie, ale też ładnie pachnie. No coś musi ładnie pachnieć, jeżeli w naszym środowisku nie możemy stosować coś, co nas będzie drażniło i denerwowało. Także dziękuję Państwu za uwagę i oczekuję na pytania. Do miłego usłyszenia i zobaczenia. Sponsorem programu była firma Bonimed, producent aerozolu doustnego Anginbon na ból gardła i chrypkę.